Dziękuję bardzo za zaproszenie. Proponuję najpierw nieco zapoznać się z epoką, tak jak przedstawił ją ksiądz profesor Królikowski, w której uformowało się nauczanie papieża Piusa XI na temat królewskiej godności Jezusa Chrystusa. Niech pomocą dla nas wszystkich będzie ten wystawiony, drukowany obraz Jezusa Chrystusa, który przywiozłem, Chrystusa Króla. Pochodzi z północnych Włoch, z pogranicza Lombardii-Veneto z około 1925 roku. Przypuszczam, że propagowano wówczas ten wizerunek Jezusa Chrystusa Króla we włoskim kościele wraz z nauczaniem papieża. Na obrazie widać postać z nimbem. Postać ma młodzieńcze oblicze, dające światło i płonące serce, otoczone koroną cierniową oraz dwa atrybuty, ziemski glob i berło. Chociaż to te znaki symbolizują władzę i dominację, to właśnie Najświętsze Serce znajduje się w centrum obrazu, rozumiane w sensie metaforycznym i symbolicznym, jako miłość Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka, przykuwa uwagę. Najświętsze Serce wyraża, jak naucza Cypriano Vagagini, dogmat o miłości Chrystusa i całej Jego osoby. Przypominam, obraz jest z 1925 roku, obraz jest drukowany. Skąd to wiem? Gdy go otrzymałem, rozebrałem cały obraz. Za obrazem znalazłem gazety z 1925 roku. Zarys historii do ogłoszenia uroczystości Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla. Po rewolucji francuskiej w świecie ludzkiej myśli pojawiają się m.in. idea panteizmu, naturalizmu, skrajnego lub umiarkowanego racjonalizmu. Wielość ówczesnych idei możemy odczytać w Sylabusie Błędów, jaki przedstawiono w 1864 roku za pontyfikatu Piusa IX. Na przykład możemy przeczytać w tym sylabusie: nie istnieje żadna najwyższa, najmądrzejsza i w pełni sprawująca swą opatrzność istota boska, różniąca się od całego świata. Bóg jest tym samym, co cała natura rzeczy i dlatego podlega zmianom. Bóg też rzeczywiście staje się w człowieku i w świecie, wszystko jest Bogiem i ma tę samą substancję Boga. Tak jeden z błędów. Inny. Należy zaprzeczyć, że Bóg podejmuje jakiekolwiek działanie w stosunku do człowieka i do świata. Inny przedstawiony błąd. Wiara Chrystusa sprzeciwia się rozumowi ludzkiemu, a objawienie Boże nie tylko nie pomaga, a nawet szkodzi doskonałości człowieka. I ostatni z błędów, jest ich tam kilkanaście. Ponieważ rozum ludzki należy postawić na równi z religią, dlatego nauki teologiczne powinny być traktowane tak, jak nauki filozoficzne. Oficjalna krytyka religii jest widoczna u Hegla, Marksa, Engelsa. Zarazem wiek XIX charakteryzuje się pojawieniem modelu społeczeństwa obywatelskiego, pomimo że monarchia, w którym dominuje myśl liberalna. Społeczeństwo kierujące się nieograniczoną wolnością chce nie tylko znać swoje prawa i przywileje, ale także je ustanawiać. W środowisku głębokich podziałów społecznych, zdemoralizowanych i zmaterializowanych rzesz robotników, niedostosowania ustrojów społecznych do zasad sprawiedliwości, braku opieki nad duchowymi dobrami, o czym mówi encyklika Rerum Novarum, wojennych bitew i rewolucji, na łamach francuskiego peryodyku pod tytułem Posłanie Serca Jezusowego pojawia się seria artykułów autorstwa wspomnianego jezuity Henry'ego Ramiera na temat chrześcijańskiego porządku społecznego. Temu to jezuicie, nazwanemu z czasem apostołem społecznego Królestwa Najświętszego Serca, zawdzięczamy właśnie to wyrażenie społeczne Królestwo Jezusa Chrystusa. Myśl ta wyrosła więc w liberalnej Francji, w środowisku kultycznym, w głębokiej pobożności do Najświętszego Serca Pana Jezusa i była przez to środowisko szeroko upowszechniana i umiędzynarodawiana. Także w XIX wieku we Francji biskup Louis Pie z Poitiers mówi,
który mówi o apostazji narodów, jako pierwszy w języku francuskim użył wyrażenia Chrystus Król. Od tej pory, przede wszystkim dzięki fundacji Société du Règne Social Jésus-Christ i ofiarnej pracy jej członków, myśl o społecznej królewskości Chrystusa czy społecznym królestwie Chrystusa lub o tym, aby rodzaj ludzki poddał się panowaniu Chrystusa, będzie tematem dyskusji teologów, tematem poruszanym na niektórych międzynarodowych kongresach eucharystycznych przed I wojną światową, jak również będzie obecna w magisterium Kościoła, w takich encyklikach jak Annum Sacrum, E Supremi Apostolatus, Ubi Arcano. Encyklika Quas Primas dotycząca królewskiej godności Jezusa Chrystusa, promulgowana 11 grudnia 1925 roku i adresowana do hierarchów Kościoła, wieńczy obchody roku świętego, który miał wykazać żywotność Kościoła i jego ogólnoświatową misję. Należy przypomnieć, że zanim została ona ogłoszona, Stowarzyszenie Société przedstawiła imponującą liczbę podpisów. 41 kardynałów, 740 biskupów, czyli to jest mniej więcej 80% całego episkopatu świata, 20 wyższych przełożonych zakonnych, 12 rektorów uniwersytetów i licznych milionów wiernych. Podpisy te wyrażały prośbę o przedstawienie papieskiego nauczania o królewskiej godności Chrystusa i zarazem wprowadzenia do kalendarza nowej uroczystości. Nowy obchód liturgiczny byłby trzecią uroczystością chrystologiczną po ogłoszeniu uroczystości Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w 1849 roku i rozciągnięciu na cały Kościół sprawowania uroczystości Serca Jezusowego w 1856 roku. Treść encykliki tak została przez Piusa XI zaplanowana, aby obejmowała ona jeden temat. To jest przybliżała i proklamowała godność królewską, jaką ma nasz Pan Jezus Chrystus. Proklamacja ta, jak zaznacza Daniele Menozzi, jest to historyk włoski, raczej socjalista, który przez ostatnie 20 lat napisał kilkanaście artykułów na temat historii uroczystości Jezusa Chrystusa i królowania Jezusa Chrystusa. Wszystkie jego publikacje są po włosku. Otóż ten historyk zauważa, że proklamacja Jezusa Chrystusa, jego godności królewskiej, opiera się na fundamentach. Po pierwsze, biblijne, patrystyczne, liturgiczne. I to widzimy w encyklice. Fundamenty te, czasami w encyklice w sposób krótki odnotowane, można uznać za racje, które pozwalają mówić o Jezusie Chrystusie Królu. Jak naucza papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini, tam, gdzie teologia nie jest zasadniczą interpretacją Pisma Świętego w Kościele, teologia pozbawiona zostaje fundamentu. Słuchanie Słowa Bożego jest definitywną zasadą teologii katolickiej. Dlatego, aby uprawiać teologię, musimy głębiej pochylić się nad cytatami biblijnymi pochodzącymi ze Starego i Nowego Testamentu, które przywołał Pius XI w swoim nauczeniu o królewskości Chrystusa. Argument z pism ze Starego Testamentu. Nauczając, że Chrystus jest królem, papież nawiązał do 9 perykop ze Starego Testamentu. Fragment z Księgi Liczb podaje wyrocznie Balaama, w której jest mowa o panowaniu potomka z rodu Dawida, z rodu Jakuba, który będzie dominował nad nieprzyjacielem. Ta zapowiedź przez biblistów jest odczytana jako obietnica Boża, która jest zarazem zapowiedzią mesjańską. Zapowiedziany Mesjasz, o czym mówi Psalm 2, otrzyma od Ojca narody i krańce ziemi, nad którymi będzie sprawował władzę. Otrzymane przez króla posiadłości będą rządzone berłem sprawiedliwości, Psalm 44, a jego rządy będą się odznaczać sprawiedliwością i pokojem aż po krańce ziemi, Psalm 71. On to, narodzony jako dziecię syn, z racji panowania, które się charakteryzuje stałym pokojem, prawem i sprawiedliwością na wieki, będzie nazwany przedziwnym doradcą, Bogiem mocnym, odwiecznym ojcem, księciem pokoju, księga Izajasza. A władza zapowiadanego Mesjasza króla dotyczy wykonywania prawa i sądów na ziemi,
księga Jeremiasza. Jego królestwo nie ulegnie zniszczeniu, a jego władza królewska nie będzie oddana innemu. Stąd będą pod jego panowaniem wszystkie narody, ludy i języki. Księga Daniela. Jego panowanie jest wieczne, a jego królestwo nieprzemijające. On wkroczy do Jerozolimy na osiołku, objawi się jako król pokorny i sprawiedliwy. Księga Zachariasza, co nam przekazali ewangeliści. Ewangelia według świętego Jana. Wszystkie przytoczone przez papieża perykopy starotestamentalne dotyczą tematu królewskości, przybycia króla, sposobu sprawowania przez niego władzy, jego atrybuty i granice jego królestwa. Żaden ziemski monarcha nie jest w stanie zrealizować przytoczonych zapowiedzi, jak tylko Mesjasz, król, syn Boga. Przytoczone fragmenty pochodzą z ksiąg mojżeszowych, proroków i psalmów. Mówią one o Mesjaszu, królu, i zostaną zrealizowane w Jezusie Chrystusie, o czym czytamy, gdy Jezus rozmawia z uczniami w drodze do Emaus. Niemniej jednak, aby oddać temat zapowiedzi Mesjasza Króla, Syna Bożego, na stronach Starego Testamentu w sposób bardziej kompletny, do przywołanych przez papieża perykop należy dodać te, których obecnie używamy w liturgii słowa w czasie mszy świętej i liturgii godzin, sprawując uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I tak na przykład pierwsze czytanie na rok A z Księgi Ezechiela opisuje troskę Mesjasza o powierzone mu stado owiec, powierzony mu lud. A pierwsze czytanie na rok C z drugiej Księgi Samuela opowiada o namaszczeniu Dawida na króla nad Izraelem, z którego to rodu będzie pochodził Jezus Chrystus. On jako syn Dawida zrealizuje przyrzeczenia o wiecznym trwaniu jego królestwa. Także psalmy responsoryjne użyte podczas Eucharystii we współczesnej liturgii słowa na uroczystość, psalm 23, 93, 122, mówiące o Panu, który jest gościnnym pasterzem, zapraszającym do obficie zastawionego stołu, o królu, którego królestwo trwa od niepamiętnych czasów, a który obrał sobie siedzibę w Jeruzalem, aby człowiek mógł go doświadczyć w historii, tam, gdzie jest dom Boga, nie zostały odnotowane w kwas primas. Argument z pism z Nowego Testamentu. Pius XI w tekście encykliki zwraca uwagę także na kilka fragmentów nowotestamentalnych potwierdzających godność królewską Jezusa Chrystusa. Papież przywołuje perykopę z Ewangelii według świętego Łukasza, w której to archanioł, zwiastujący dziewicy, że porodzi syna, Syna Najwyższego, dodaje także, że obejmie on tron praojca Dawida, spełniając w ten sposób starotestamentalne zapowiedzi. To właśnie tytuł, Syn Najwyższego, na który niestety autor encykliki nie zwraca uwagi, odróżnia Jezusa od wszystkich ludzi, wskazuje bowiem na jedyną w swoim rodzaju relację do Boga. Jak podkreśla egzegeta, mój czcigodny współbrat Franciszek Mickiewicz, tytuł syna, Syn Najwyższego, nie jest tylko tytułem honorowym, ale faktem, który przez wspólnotę jego wyznawców będzie rozważany i zgłębiany, co widać. Swoją godność i zarazem jurysdykcję Syna Człowieczego będzie on realizował w czasie sądu ostatecznego, o czym mówi przed swoją śmiercią w ostatnim swoim nauczaniu. On także jako król wskaże miejsce, nagrodę lub karę sprawiedliwym i winnym, o czym mówi perykopa z Ewangelii według świętego Mateusza. Ta perykopa, czytana jako Ewangelia pod tytułem Chrystus będzie sądził z uczynków miłości, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w roku A, wskazuje, że na ziemi ludzie stanowią społeczność zróżnicowaną. Nie tylko w tym znaczeniu, że źli żyją obok sprawiedliwych, ale również w tym, że nierzadko jedni i drudzy się są nierozpoznawalni. Pomiędzy sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi nie zawsze widać wyraźną różnicę. Tak już pisał pseudo-Chryzostom. A to przecież ludzkość, o czym uczy nas Hans Urs von Balthasar, trzyma w ręku możliwość przygotowania się na noc swego sądu ostatecznego.
Tę królewską godność Jezus Chrystus, a Jego królestwo nie jest tego świata, objawił nie tylko zgromadzonym apostołom i wędrującym za nim słuchaczom, ale i namiestnikowi rzymskiemu Piłatowi, który podczas jego przesłuchania zadaje mu wprost pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jako zmartwychwstały Pan potwierdza, że została mu dana od Boga nieograniczona władza, a rozciąga się ona na ziemi i niebie. Został przez Boga Ojca ustanowiony Panem Wszechświata. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. Słowa te, jak pisze Pius XII, wskazują na wielkość Jego potęgi i nieskończoność Jego królestwa, a zarazem na Jego intronizację, o czym informuje nas współcześnie Antoni Paciorek w swoim poczytnym komentarzu do Ewangelii według świętego Mateusza. Ma on więc boską rolę i godność. Jest władcą królów ziemi, który zwycięża ziemskich władców. Jako król królów i pan panów realizuje swoje panowanie w historii ludzkości nad każdym królestwem i nad każdą osobą, aby wszyscy zobaczyli jego supremację. Stąd w liście do Hebrajczyków, w wierze i zapisie pierwotnego Kościoła, Syn Boga, przez którego Bóg przemówił do nas, jest dziedzicem wszystkich rzeczy, a Jego rządy zmierzają do oddania wszystkich nieprzyjaciół pod władzę Jego i Boga. W ten sposób apostoł narodów wraz z tematem Królestwa Chrystusa przedstawia teologię historii, która w sposób progresywny zmierza do wypełniania się. Aby obecność Mesjasza Króla, Syna Bożego na stronach Nowego Testamentu przybliżyć współczesnym wierzącym w sposób bardziej kompletny, do przywołanych przed papieża perykop należy dodać te, których obecnie używamy podczas liturgii słowa, w czasie mszy świętej, liturgii godzin, sprawując uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W tym miejscu mojej wypowiedzi chcę tylko przypomnieć, że w roku C, jako perykopę ewangeliczną, czytamy 23 rozdział według świętego Łukasza. Perykopa ta jest zatytułowana: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Te właśnie słowa wypowiedział złoczyńca ukrzyżowany razem z nim. Należy rozumieć, iż złoczyńca wierzy, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, który przy końcu czasów obejmie władzę w duchowym i wiecznym królestwie, a wtedy zabierze do siebie tego, który pozostał mu wierny w chwili śmierci. Ten złoczyńca, zwany paradoksalnie dobrym łotrem, wyraża swoją wolę przebywania w królestwie Jezusa i liczy, że na wieki nie zostanie odrzucony sprzed Bożego oblicza. Jego gest, prośba, dały Jezusowi możliwość wprowadzenia go do raju. Chociaż skazaniec poniesie karę za swe czyny i umrze na ziemi, to mimo wszystko śmierć nie będzie jego definitywnym końcem. Dobry łotr jest archetypem tych wszystkich, którzy żałowali i prosili w ostatniej chwili. Inny nowotestamentalny fragment, nieodnotowany w Quas Primas, pochodzi z tak zwanego kazania na górze, z Konstytucji Królestwa Bożego. Pierwszy kanon z tej konstytucji brzmi: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ono odnosi się do szczęśliwych już teraz, obecnie. To ci, którzy niewiele posiadając, mają w sobie przestrzeń, która pozwala im odpowiadać bez przerwy na wołanie Jezusa Chrystusa. To zarazem ci, którzy znają swoją ograniczoność i potrzebują pomocy z zewnątrz. Biedni, żyjący w skrajnym ubóstwie, czy ubodzy w duchu, otwierają się na dar Boga i od Boga. Słuchając nauki Jezusa Chrystusa i realizując ją, są pewni udziału w Jego Królestwie. Królestwo Niebieskie przybyło, uformowało się i potwierdza się w ich przedmiocie doświadczeń. Należy pamiętać, że ósme w kanonie błogosławieństw także mówi o posiadających Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Cierpiący ci są bezradni wobec prześladowców, a więc oczekują interwencji Boga, ale moment ich prześladowań stanowi dla nich szansę zaufania Bogu.
prześladowani, nie rezygnują ze zobowiązań sprawiedliwości i prowadzą swoje życie zgodnie z wolą Boga. Ich życie upływa pod sztandarem krzyża, który jest miejscem spotkania się niesprawiedliwości człowieka i sprawiedliwości Boga, miłości względem wszystkich niesprawiedliwych. Jako liturgista mogę zakończyć tylko tak. Jak wszyscy wiemy, Kościół codziennie, trzykrotnie, podczas juczni, nieszporów i mszy świętej zanosi do Boga Ojca Wszechmogącego modlitwę Ojcze Nasz. Autorem tej modlitwy Jezus Chrystus, trzecia prośba w modlitwie Ojcze Nasz mówi o przyjściu Królestwa. Ufam, że przytoczone rozważania oparte na perykopach z Pisma Świętego pozwolą wszystkim tym, którzy zanoszą modlitwę, na bardziej kompletne jej rozumienie. Dziękuję.